Myślenice ITV. Wasza telewizja internetowa. Do szopy, hej pasterze, do szopy wszyscy wraz. Słowa tej kolędy wprowadzają w czas świąt Bożego Narodzenia. Świąt, do których seniorzy z gminy Raciechowice przygotowywali się od listopada. Realizując ze Stowarzyszeniem Raciechowice 2005 projekt pod nazwą Czas na Seniora. To był rok pełen wyzwań, rok trudny ze względu na pandemię, który realizacją owego projektu postawił pod znakiem zapytania. Zalecenia rządowe, wskazówki wojewody jasno mówiły o konieczności izolowania się najstarszych osób. Do zrealizowania zaś zostało kilka dużych działań, w tym m.in. trzydniowy obóz sportowy w Pieninach oraz bal seniora. Pojawiła się pierwsza myśl, że trzeba oddać niewykorzystaną dotację. Wydawało się bowiem niemożliwym w tak krótkim czasie zreorganizowanie tego projektu. Przyszła jednak pomoc z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Opiekunka projektu wskazała na możliwość wprowadzenia sporych zmian w projekcie i ukierunkowania ich na tematykę Bożego Narodzenia. I tak na warsztatach plastycznych prowadzonych online seniorzy przygotowywali ozdoby choinkowe, bombki, wycinanki. Na warsztatach florystycznych powstały piękne kompozycje bożonarodzeniowe. Warsztaty kulinarne i cateringowe skoncentrowały się na tradycyjnych wypiekach, zapoczątkowanych przez długo dojrzewający piernik staropolski. Następnie przyszedł czas na mięsa w zalewach, rolady i inne przysmaki polskiej kuchni tradycyjnej, a także jej bardziej nowoczesnego wydania. Muzycznym akcentem były nagrania kolęd realizowane przez seniorów w ich domach. Z narodzenia Pana, dzień dziś wesoły, wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie, pasterzów co paśli pod worem goły. Również ostatnie warsztaty literackie miały świąteczną tematykę. W początku wstędy byli górowe, a dopiero potem porobiły się górski Żyd. Górole byli też filozofami. Filozof to jest powiedziane po grecku. Wielkim finałem projektu była budowa szopki. Szopki, którą z pomocą instruktorów warsztatów stolarskich, członków stowarzyszenia i ich rodzin, seniorzy postawili w centrum Raciechowic. Jest to ich wspólne dzieło, które służyć będzie zapewne i w kolejnych latach. Pomysł na szopkę też zrodził się w listopadzie, kiedy zostaliśmy zobligowani do zmiany dotychczasowego projektu. Uwolniły się właśnie takie koszty, które pozwoliły nam na organizację warsztatów stolarskich dla panów, chociaż jutro wkroczą panie do tych takich prac wykończeniowych w szopce dekoracyjnych. Czeka nas jeszcze sporo pracy, bo jeszcze nasadzanie drzewek, które później wykorzystamy tutaj na placu. I te drzewka zostaną tu posadzone. Mamy nadzieję, że szopka będzie nam służyć nie tylko w tym roku, ale też w przyszłych latach. A jakby powiedzieć w dwóch zdaniach o największych korzyściach płynących z tych senioralnych projektów, to jakie by to były? Na pewno integracja, na pewno dużo nauki, nowych rozwiązań, bo okazuje się, że spora grupa uczestników naszego projektu nie umiała korzystać z tych nowoczesnych technologii, tak szeroko rozumianych. No a dziś zmuszeni sytuacją z nich korzystają i to są albo warsztaty prowadzone za pomocą komunikatorów internetowych, warsztaty plastyczne, bo takich mówię. W nas też jest więcej mobilizacji, mówię o osobach zajmujących się projektem, bo dowozimy produkty seniorom do domów razem z recepturami, z przepisami, z instrukcjami wykonywania prac. Co tydzień właściwie jesteśmy w domach naszych uczestników naszego projektu, odwiedzamy ich. Też pomagamy na tyle, na ile możemy, jeśli ktoś ma taką potrzebę, czy w dowozie lekarstw, czy jakichś innych potrzebnych rzeczy. Nie ma problemu, po to byliśmy i tak to robiliśmy. O gwiazdo betlejemska, zaświeć na niebie mym, tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym. Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn, Bóg, człowiek z Panny Świętej, dany na okupień. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem, wesoła nowina. Że Panna czysta porodziły Syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. W imieniu całego Stowarzyszenia Raciechowice 2005 wszystkim mieszkańcom naszej gminy, a szczególnie osobom starszym, chcemy złożyć życzenia zdrowych przede wszystkim i spokojnych świąt Bożego Narodzenia.
No a w nowym roku wszystkiego co najlepsze. Miejmy nadzieję, że za rok mniej więcej o tej porze spotkamy się tutaj w okolicach tej szopki i będziemy mogli wspólnie już bez żadnych obostrzeń odśpiewać kolędy.